przeprowadzić. Miasta, drogi, w imieniu uczniów, nauczycieli szkoły. Witam serdecznie przybyłych na naszą uroczystość gości w osobach wojewody leszczyńskiego. Witam kuratora oświaty i wychowania w Lesznie, profesora Stanisława Pazora. Witam serdecznie władze polityczno-administracyjne miasta i gminy Krowia. Witam kierownictwo zakładów pracy, Komitet Rodzicielski, który przybył na naszą uroczystość. Przewodniczący Uniwersytetu Wrocławskiego profesora Irenę Wojciechowską. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Obecnie proszę o zabranie głosu naczelnika miasta i gminy wedele Jerzego Gielnaczyka. Wręczenia sztandaru w Szkole Podstawowej w Krowi są aktem inauguracji obchodów 700-lecia naszego miasta. Nieprzypadkowy jest to wybór, że tutaj wśród młodych i najmłodszych, wśród pedagogów, rozpoczynamy uroczystości jubileuszowe. 700-letnia historia naszego miasta to tylko w małej części zależy od tego, co my dorośli zdołaliśmy zrobić dla dobra jego. Chcemy utrwalić w naszych sercach dumę, patriotyzm i miłość do miasta, które przetrwało 7 wieków. Biskupa Poznańskiego. Tak było takich bardzo wielu. Znamy wiele nazwisk ludzi, którzy własną chorągwią, z mieczem czy karabinem walczyli na świecie eksportować. Codzienną pracą udowadniamy, że potrafimy się poderwać i podjąć każde działanie, kiedy ojczyzna jest w potrzebie, kiedy trzeba budować szkołę, przedszkolę, aptekę społecznym, politycznym i gospodarczym naszego kraju, której absolwenci ostatnio w 100% podejmują naukę na wyższym, ponadpodstawowym szczeblu edukacji. Szkoły Podstawowej w Krowi imienia profesora Józefa Zwierzyckiego, gotowych do uroczystości wręczenia sztandaru. To tak, że miasto wasze liczy już 700 lat. Druga dla nas w społeczności szkolnej również ważna to to, że zasłużyliście sobie na sztandar. I wychowania w Lesznie w uznaniu osiągnięć pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz w imię tworzenia socjalistycznej tradycji szkolnej nadaje Szkole Podstawowej imieniem Józefa Zwierzyckiego w Krowi prawo posiadania sztandaru. W imieniu rodziców, wszystkich uczniów wręczam sztandar na ręce dyrektora, na honor i chwałę uczniów i wychowawców Szkoły Podstawowej imienia profesora Józefa Zwierzyckiego.
Dziękuję serdecznie Komitetowi Rodzicielskiemu, fundatorowi, sztandarom. Wręczam wam, uczniom, ten sztandar. Noście go godnie, prezentujcie, dbajcie o honor szkoły. Przedstawiciele uczniów, do ślubowania wystąp! Profesora Józefa Zwierzyckiego ślubujemy Tobie, kochana ojczyzno, zrodzona z pracy i trudu, z walki i krwi Twoich synów, bojowników o wielką sprawę zwycięstwa socjalizmu. Trudne dziedzictwo naszych ojców i piękne tradycje biskupizny. Przysięgamy! Budę bardzo Jakowi. Drodzy młodzi przyjaciele, szanowni nauczyciele i wychowawcy, szanowni rodzice, wręczenie sztandaru waszej szkole, które zgromadziło nas dzisiaj, ma swoją wymowę, dlatego że odbywa się na początku obchodów 700-lecia Krobi. Stąd zechciejcie przyjąć od władz polityczno-administracyjnych województwa leszczyńskiego, od Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, od obecnego tutaj wojewody leszczyńskiego najlepsze gratulacje i życzenia. Sztandar jest wyrazem uznania dla dorobku szkoły, dla pracy i trudu nauczycieli, którzy tworzyli historię i dorobek tej szkoły, a także dla uczniów i absolwentów. Z tego wspólnego wysiłku nauczycieli i uczniów, a także rodziców, powstaje gmach wiedzy, a szkoła staje się miejscem pracy, tak potrzebnej krajowi, potrzebnej naszemu społeczeństwu. Jak najwięcej umieć, jak najwięcej nauczyć się, poznać siebie, otaczające środowisko,
wypełnić obowiązki wobec rodziny, obowiązki wobec tej klasy społecznej, z której wyrastać dla Polski i dla siebie. Polsce potrzebna jest wasza energia, wasz zapał, wasza aktywność, potrzebna jest wasza nauka i praca. Już tutaj, teraz w szkole, a potem w dorosłym życiu, niech wam zawsze towarzyszy pytanie, co mogę dać Polsce? Co mogę dla niej jeszcze więcej niż dotąd uczynić, aby w tej wspólnocie razem odnajdywać? Wszystkim nauczycielom i wychowawcom życzę, aby tak właśnie wypełniała się ta ważna i odpowiedzialna rola społeczna, rola nauczyciela w socjalistycznym państwie. Szanowni rodzice, wspomagajcie działania szkoły, wspierajcie jej zamierzenia wychowawcze. Także i moim własnym, złożę wam najserdeczniejsze życzenia z okazji wręczenia wam i waszej szkole tak pięknego sztandaru. Małkowa, Nieparku, Tropis Stary oraz Sułkowic oraz przedstawicieli przedszkola numer 1 w Krobi, numer 2 w Krobi oraz przedszkola przyzakładowego Zespołu Publicznego. Proszę bardzo o wystąpienie w celu wybrania pamiątkowych medali. Panie sztandaru, szczególne wyrazy podziękowania składamy naszym nauczycielom, którzy tak wiele czasu, trudu włożyli, aby godnie nas przygotować na ten dzień, chwalając nas słowa i czyny patrona. Dla nas, młodzieży szkolnej, dzień ten utrwali się na długo w pamięci. Zapadnie głęboko w serca, swą pracą, nauką, osiągnięciem jak najwyższych ocen, godnie przygotować się na ten dzień. Chcę zapewnić, że młodzież naszej szkoły zawsze będzie chlubić się sztandarem i godnie rozsławiać imię jej patrona. A głos ojczysty nas zawoła, wyruszymy na jej znak, czy ta nauczyła szkoła. Pokłon tobie słuszny niski, u stóp ku
kładą złoty kłos. W naszym kraju jesteś cała, idziesz z nami wieku wiek. Ojcowiźnie naszej chwała, sława polom, nurtom rzek. Serce rośnie, patrząc na te czasy, tętnem krwi czerwono-chorągwianej. Thank you.
Hej, hej! Jest tam ktoś? Hej, rajcy miejscy, czcigodni rządcy Grodokrobia! Otwórzcie bramy ratusza! Wyjdźcie do nas! Któż wy jesteście? Cóż was do nas sprowadza, że czynicie taką żabę? Jesteśmy przedstawicielami zebranej tu braci krakowskiej. Przychodzimy do was z prośbą. W takim razie wychodzimy do was. Dziękujemy wam, czcigodni i wielce szanowni rajcy miejscy, żeście do nas wyszli. Wobec całej zgromadzonej tu braci żakowskiej prosimy was, abyście uczynili nam tę łaskę i na czas trwania igrów przekazali nam władzę. Zebrana tu kawedzi, spełniamy waszą prośbę i przekazujemy wasze ręce ten oto klucz, który niech będzie symbolem waszej władzy. Pełnijcie ją na czas igrów z godnością ku zadowoleniu wszystkich mieszkań naszego grodu. Musimy zrobić tu przerwę, bo oni teraz przejdą tutaj. Tu przerwa, żeby wejść. Ja bym zrobił zdjęcie. Miejsce zrobić dla nich. Do przodu, w przód. Tak. Marika, zobacz! Marika! Pokiwaj jej!
Thank you.
Thank you.
się zmierzcie. Jutro wysyłamy naszego księcia od rana do ratusza. Postaramy się, aby wszyscy z nas... Składa się z trzech części. Pierwsza część to są przebierańcy, którzy mają przypominać nam dzieje naszego miasta Krobi. Tam, gdzie krobiacy przebywali, czy to w Powstaniu Kościuszkowskim, czy w listopadowym, nie ma chyba potrzeby wymieniać tych wszystkich powstańców, dlatego że ich widzimy. Druga część to byli przebierańcy, ogólnie mówiąc, w krainie baśni. A trzecia część to ogólne, tak jak kto potrafił się przebrać. Jest w całej Europie. Tak, że chyba gościmy dosyć dobrą, źle powiedziałem, bardzo dobrą orkiestrę. Pragnę również dodać, że ta orkiestra za kilka... Czasów kasztelana Stefana, syna dawnego kasztelana Krzybińskiego Szczebrycha, który jeszcze w 1284 roku tytułowany był kasztelanem z Krobi. Przed 1260 rokiem pojawia się informacja prasowa o Krobi. Przed 1232 rokiem osada targowa wraz z kościołem. 13 był dla naszej ojczyzny okresem słabości politycznej. Polska znajdowała się wtedy w rozbiciu dzielnicowym, co było następstwem statutu Bolesława Krzywoustego. Mimo słabości politycznej ziemie polskie w XIII wieku przechodziły okres ogromnego rozwoju. Rozwój ten objawił się postępem w rolnictwie, rozkwitem rzemiosła oraz wspaniałym rozwojem miast. Wtedy to właśnie wiele osad powstałych w XI i XII wieku otrzymało prawa miejskie i z niewielkich skupisk ludności przerodziło się w miasta. Najjaśniejszy Panie, Władco Ziemi Wielkopolskiej, Poznańskiej, Kaliskiej, Pomorskiej, witamy Was, Przewielebność, w dzień tak dla nas wspaniały. Kiedy osada nasza prawa miejskie otrzyma i miastem się stanie. Tobie, Przemyśle drugi, za pamięć o nas dziękujemy. Drodzy moi poddani mieszczanie osady Krobia, przybyłem dziś do was, moi wierni poddani, aby nadać waszej osadzie prawa miejskie. Osada założona przez przewielebnego Adama, dzięki wspaniałemu rozwojowi, miastem winna się stać. Imię Pańskie, amen. Dla wielkiej chwały Pańskiej
my Przemysław II, Książę Wielkopolski, ku wiecznej rzeczy pamięci oświadczamy wszem i każdemu z osobna, że dobra nasze znajdujące się na podgrodziu zamku w Grobi w roku 1286 oddaliśmy naszemu pracowitemu i miłemu Adamowi oraz przez niego sprowadzonym mieszkańcom celem urządzenia i wybudowania miasta według zwyczajów i praw świeckich średnich. Wspomniany Adam i mieszkańcy będą posiadali wszystkie przywileje i prawa, jakimi cenią się mieszkańcy miast w Wielkopolsce. Miasto będzie otoczone fosą, wałami i murami. Nasz umiłowany Adam otrzyma na wieczne czasy 4,5, a mieszczanie 40 łanów leżącej poza obszarem znoszonym na miasto. Wszystkim mieszkańcom dajemy 6 lat wolnizny od wszelkich danin i dłużebności celem zagospodarowania się. A po tym okresie ponosić będą świadczenia na rzecz naszą, według ogólnie przyjętych praw. Wszystkim mieszkańcom miasta zapewniamy opiekę i ochronę naszą. Prawo swobodnego wykonywania zawodu, prawo sprzedaży i zakupu, prawo zakładania prac i cechów, swobodny wybór władz miejskich według prawa średniego. Władze miejskie mają prawo pobierać na użytek miasta drogowe, martwe i inne opłaty według prawa średniego. Aby niniejsza lokacja powietrzne czasy moc miała, potwierdzamy ją pieczęcią naszą. Dane roku 1286 w Poznaniu, Dzień Świętego Stefana Króla, Przemysław II ręką własną. Przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce syła, a pole bitwy on także wyznaczy, do którego sprawiedliwości ninie się odwołuję, skargę na moją krzywdę i waszą nieprawość, a pycha... Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga, całemu narodowi ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Gdy naród zawołał, thank you.
poinformować, że... Wyjeżdżamy do Austrii, gdzie również, mam nadzieję, będziemy walczyli o czołowe miejsca. Nasi koledzy teraz rozkładają balon. Obchodów 700-lecia Kropi. W związku z powyższym wyłącza się parkowanie pojazdów na rynku od zaraz do godziny 15. Zakaz parkowania dotyczy również ulic. Oraz może są przy UNSZ.
zawodnicy będą startować na trasie 17 km. I tak, młodzieńcy, dwa okrążenia, 17, czyli 34 km razem, juniorzy młodsi, 5 okrążeń, przepraszam, 85 km. Z uwagi na to, że równocześnie, o którym przed chwilą była mowa, serdecznie witam wszystkich uczestników dzisiejszego wyścigu polarskiego, również witam sędziów oraz wszystkie osoby, które obsługują dzisiejszy wyścig polarski. Witam również społeczeństwo oraz gminy na wyścigu polarskim. Dobra, już przerzutki robię. Dobra. Zobaczymy, czy zawodnik, który za tobą nie uciekał, ma tą przewagę. Numer 63. O, jest ten zawodnik i drugi. Numer 8, czyli junior młodszy i junior. Ci dwaj zawodnicy mają około kilometra przewagi. Pięciu zawodników w czołówce. Kolega Andrzej Szymkowiak z ekipy, które do nas przybyły, występują w następujących numerach. Numer 1 Kobylin, z numerem 2 Krzemieniewo, numer 3 zespół Skrowi i 4 z Miejskiej Górki. Panie naczelniku, melduję gotowość ekip Krzemniewa, Kobylina, Miejskiej Górki, Krobi do zawodów sportowych z okazji 700-lecia Krobi.
Witamy serdecznie wszystkich uczestników. Witamy przede wszystkim Was, droga młodzieży, oraz zaproszonych gości na naszą dzisiejszą imprezę. Jako pierwszy zajmie głos przewodniczący Komitetu Społecznego Obchodu 700-lecia, naczelnik miasta i gminy, pan Jerzy Giernalczyk. Proszę bardzo.